Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, tak jak widzicie, jestem bardzo świąteczna, ponieważ pokażę wam właśnie, co dostałam na święta pod choinkę. Tutaj mam swoje prezenty, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Możecie od razu zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mnie po więcej, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, a my już zaczynamy. O, jeszcze Kejsik, zapomniałam o Kejsiku. I słuchajcie, moi drodzy, pierwszym prezentem, o którym mówiłam w moim filmiku, co dostałam na urodziny, że dostałam to jakby od rodziców na urodziny, święta, ale zapakowane było to pod choineczką. I słuchajcie, mam tutaj rzecz, którą chciałam już od dawna, ponieważ bardzo mi się przyda do szkoły. I mianowicie jest to iPad. Ten taki większy, ponieważ ja miałam iPada mini, ale mam go już dosyć długo i stwierdziłam, że jest on już ciutkę za mały właśnie do szkoły. Jest mi dosyć niewygodnie w szkole używać tego mini. O, zobaczcie, tak wygląda ten mini iPadzik, staruszek już, a tu jest ten mój nowy iPad, taki czarny, tak on wygląda. I słuchajcie, teraz zdecydowałam się właśnie na czarny przód, ponieważ jestem przyzwyczajona, że mam czarny telefon i chcę mieć właśnie teraz wszystko czarne. No, także to jest mój pierwszy prezent, bardzo się z tego cieszę. I no, powiem wam, że serio strasznie mi się to przyda. I już chciałam tego iPada kupić jakoś od... w sumie jak zaczęłam studia. Także w końcu go mam i w końcu będę mogła sobie go używać. Nie tylko do szkoły, ale do szkoły najbardziej. A no i słuchajcie, ja też się dołożyłam do iPada, bo stwierdziłam właśnie, że najlepiej jest dostać coś takiego już porządnego, co będziemy używać na lata właśnie, niż jakieś drobne tam prezenciki. Więc razem z rodzicami właśnie zużyliśmy się i kupiliśmy tego iPada dla mnie. To jest ten iPad z 2019 roku, nie ten 10.5, tylko 10.2, ten mniejszy, chociaż dla mnie i tak on jest ogromny. I słuchajcie, kolejnym prezencikiem, który dostałam i z którego się strasznie cieszę, mogłam bardziej zakryć te prezenty, jest to perfum. Moje ulubione perfumy właśnie są Ariana Grande i to jest ten najnowszy perfum Thank You Next. Jest on przepiękny, zaraz wam pokażę w ogóle opakowanie, bo jest przecudowne. I słuchajcie, chciałam sobie kupić ten perfum. W ogóle to na początku mi się ten zapach nie podobał, ale jak się popsikałam w sklepie, ale jak wróciłam do domu, to strasznie mi się zaczął podobać. I stwierdziłam, że nie, no chyba chcę ten perfum. Ale jakoś tak... Mam wcześniejsze perfumy, mam tą chmurkę, mam jeszcze wcześniejsze, dużo mam perfumów Ariany. I po prostu mi się ten perfum podobał. No i Tomek zrobił mi niespodziankę i kupił mi go właśnie pod choinkę na święta. Także jestem strasznie szczęśliwa, bo zobaczcie, jaki on jest piękny. Według mnie to jest najpiękniejszy perfum właśnie, jeżeli chodzi o te od Ariany Grande. I jest różowiutki, takie serduszko. Bardzo mi się podoba. No, aż się psiknę, bo zapach jest przecudowny. Nie wiem, czy to czujecie. Może doleciało. O, zobaczcie, tutaj położę. Jest to przepiękne. Nawet jako taka ozdoba. Kocham różowe, także bardzo, ale to bardzo dziękuję. W ogóle dziękuję za wszystkie prezenty, bo nie chcę tutaj tak milion razy mówić dziękuję. No i lecimy teraz do kolejnego prezentu. I jest to, słuchajcie, kotek. I ja tego kotka dostałam od mamy, jakby, bo ja kupiłam takiego samego kotka właśnie Tomkowi. I mama stwierdziła, że też mi takiego kupi, żebyśmy mieli takie same. Więc w sklepie od razu kupiłyśmy z mamą dwa takie kotki. Ja kupiłam Tomkowi, a mama kupiła mi. No i taka historia. I teraz mamy właśnie takie kotecki. Ja na to mówię kotecek, bo jest to przeurocze i to są w sumie trzy moje ulubione prezenty, właśnie ten perfum, ten kotecek i ten iPad, bo ten kotecek i ten perfum dużo dla mnie znaczą. No, kolejnym prezentem jest jeszcze w ogóle rzecz, której się totalnie nie spodziewałam. Jest to taka lampka do biurka, znaczy do biurka, na biurko, która ładuje dodatkowo nasz telefon i właśnie jest to mega, mega wygodne, bo możemy tutaj sobie położyć nasz telefon i on się ładuje i mamy też lampkę na biurko. I w ogóle ta lampka zainspirowała mnie do przemeblowania mojego pokoju, do kupienia nowych mebli, także jeżeli jesteście ciekawi, to już niedługo na moim kanale
będę przemeblowywała swój pokój, także możecie zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić tych filmów, bo naprawdę, nowy rok, nowy pokój, w sensie nowe meble będę robiła. Muszę się za to zabrać, muszę się też właśnie zabrać za to całe sprzątanie, także mam nadzieję, że mi się uda. I moi drodzy, zapomniałam wam pokazać filmy, więc tutaj szybko dogrywam. Dostałam takiego case'a od mojego wujka, od wujaszka Marka. I zobaczcie, jak to wygląda. Jest to case właśnie z Tomkiem i jest to jego zdjęcie właśnie z Instagrama. Ja robiłam mu to zdjęcie, więc bardzo się cieszę, że Marek wybrał tą fotę. I słuchajcie, mam tutaj teraz Tomka na case'ie. Tutaj mam też na tapecie, także naprawdę tego prezentu się nie spodziewałam i jest to mega śmieszny i taki fajny prezent, także musiałam go wam pokazać. Po prostu miałam go już na telefonie, więc zapomniałam to zrobić w filmie. No słuchajcie, dostałam jeszcze słodycze, moje ulubione Kinder czekoladki, dostałam jeszcze Merci, takie ładne, świąteczne. Wiadomo, dostałam jeszcze pieniążki, jak to na świętach się dostaje. I ostatnim prezencikiem, nie ostatnim, bo jeszcze mam prezent niespodziankę, który wam zaraz na końcu pokażę. Tutaj mam prezent od mojej cioci, mojej kuzynki, mojego wujka z Sephory i dostałam tutaj... Czy wy słyszycie tą grzechotkę? Bo Piotrek, jak jechaliśmy na Wigilię i ja miałam ubraną tą opaskę, to się wkurzał na moją grzechotkę i się śmiał z moich pomysłów, które mam zawsze dziwne jakieś pomysły. Ale święty są raz w roku i czemu by nie ubrać takiej opaseczki, choineczki? Ja lubię takie rzeczy. Dobra. I tutaj mamy właśnie taki zestawik z Sephory, już wam pokazuję, co to jest, w ogóle przesłodkie. Mamy tutaj takie coś i wiecie, co to jest w ogóle? Jest taki pingwinek, jest to żel pod prysznic, taki bardzo żelowy i go się po prostu tutaj otwiera, odkręca i naciska się tak, że on tak leci, więc bardzo wygodne pod prysznic, wiecie, jesteście pod prysznicem, wyobraźcie to sobie, bierzecie to, naciskacie, wkładacie i myjecie się dalej. A nie musicie otwierać tego, nalewać i zamykać, i odkładać. Także to jest super rozwiązanie. Pillow Battle, jakiś zapaszek. Następnie z tej samej serii taki żel, taka pianka do rączek, również z takim pingwinkiem. Taki słodki zestaw, aż żałuję, że nie mam swojej własnej łazienki, bo te rzeczy utoną innych kosmetykach moich rodziców i mojego brata, ale trudno, ja będę ich używać. I następnie mam jeszcze takie dwie gwiazdki do kąpieli, takie kule do kąpieli, ale w kształcie gwiazdek. Tutaj mamy jedną, tutaj mamy drugą, różowe. O, i do tego czekoladka, taka krówkowa, moja ulubiona, powiem wam, bo ja lubię mleczną czekoladę i białą. A tu mamy dwa w jednym, mleczno-białą. I moi drodzy, ostatnim już paczką, bo to nie jest prezent, paczka, ale prezentowa, którą dostałam od Sinsay. Rok temu dostałam od nich kalendarz adwentowy, a w tym roku sprawili mi prezent na święta. Tutaj tak jak widzicie, Merry Christmas. Otwierałam go na Instagramie, ale tak tylko otworzyłam paczkę, więc nie pokazywałam zbytnio, co tam jest. I słuchajcie, dostałam taki przysłodki zestawik, czapeczka. Taka czapeczka. Ja czapeczek nie noszę, ale rękawiczki są mega świetne, bo nie wiem, czy pamiętacie, kupiłam sobie takie nauszniki szare, takie pufiaste i będę właśnie do tego miała takie rękawiczki i one są super, bo są takie jakby na wszystkie palce, a ja mam problem, strasznie mi marzną ręce właśnie w zimę, a to są po prostu takie cieplutkie. O, jakie fajne! Aż mam ochotę na śnieg, ale super i można je sobie właśnie wiązać do siebie albo tutaj na szyję. Według mnie też to będzie fajnie wyglądało. Następnie, jak to Sinsay lubi, czyli takie świąteczne sweterki. Rok temu właśnie w tych kalendarzach adwentowych było mnóstwo świątecznych sweterków. I w ogóle też świąteczny sweterek mam na sobie z takim pieseczkiem przesłodkim, który nosi uszka, żeby być reniferkiem. A tutaj mam, o właśnie, reniferki. Taki golfik czerwony. Taki bardzo, bardzo świąteczny prezent, więc myślę, że Sinsay się naprawdę postarał. Do tego jeszcze taki portfelik i jamniczek, zobaczcie, tutaj przód i tutaj tył tego pieska. I na końcu kolorowanka, taka odstresowująca, taki chill out. Ja lubię takie rzeczy, czasami będę może sobie to brała na jakieś wykłady, żeby sobie pokolorować, bo jak ja rysuję sobie coś w zeszycie i w ogóle takie rzeczy robię, to bardzo się skupiam jakby na tym, co nauczyciel mówi, więc myślę, że
Czemu nie? Czemu nie? Tutaj mam kredeczki do tego, kolorowe takie. Bardzo fajnie, że właśnie dodali do tych kolorowanych kredeczki. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym roku. Nie miałam jakoś mega dużo prezentów, ale to ze względu właśnie na tego iPada. Ja sobie też oprócz tego nic nie kupowałam, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona i bardzo, bardzo wdzięczna w ogóle. Mega miło spędziłam te święta z rodziną, Wigilię, pierwszy, drugi dzień świąt. Bardzo tak rodzinnie. Mam nadzieję, że wy też super spędziliście swoje święta. Możecie mi napisać pod postem, bo niestety tutaj mam nadal wyłączone komentarze, co wy dostaliście na święta. Właśnie także odsyłam was do postu tutaj. No i zapraszam też was na mojego Instagrama. Również na Instagramie możecie mi pisać, co dostaliście na święta. Orbitka19, a ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie. No i co? Do następnych filmików. Buziaczki, kochani. Pa! Jak ja bym mogła tą grzechotkę nosiła naprawdę dzień w dzień, bo jest przepiękna. A może zacznę nosić opaski po prostu? Nie wiem. Dajcie znać, bo mi się bardzo ta opaseczka podoba. Ale niestety już po świętach i strasznie szybko to zleciało. Masakra. Dobra.